Hej, hej, cześć, z tej strony Docentus i witam w kolejnych inspiracjach. Dzisiaj, moi drodzy, mamy lotniskowiec amerykański USS Nimitz. Lotniskowiec o napędzie atomowym. Także zaczynamy! Kochani, spójrzcie na to, w realu ten okręt ma 333 metry długości, 41 niespełna metrów szerokości, a wyporność to 104 tysiące ton. Czaicie? Kurczę, jaki kolos. No jest to okręt, który chyba w 75 roku, jak tam czytałem w Wikipedii, trafił już do służby, a budowali go 8 lat. Także całkiem wielka kolumbryna. Moi drodzy, fajnie to jest odwzorowane. Podoba mi się. Zaraz tutaj jeszcze zobaczymy, czy coś pod pokładem jest. Pas startowy. Kurczę, rewelacja. O, macie mnóstwo tutaj inspiracji odnośnie samolotów. Tutaj jest ze złożonymi skrzydłami. Tutaj już, o, ten do startu gotowy. To jest na takich wyrzutniach. Leci. No, fajne, fajne. Tutaj mamy chyba do tankowania cysternę. A to co to jest? To jest jakiś helikopterek. O, no, okej, okay, helikopterek. Tu są samoloty znowu. Jakie to są samoloty? Piszcie mi. Chyba rakiety mają. Albo silniki to są tutaj pod tym. Nie wiem. Nie wiem, powiem wam, że chcę zrobić fajny samolot, nie wychodzi mi. Dlatego jeszcze nie ma takiego, nie wiem, jakiegoś odrzutowca u mnie na kanale. O, tutaj jest ładny helikopterek. Zobaczcie na to. Fajne miejsce do lądowania tutaj jest zrobione. O, można sobie wleźć. Pach. Jak taki Apache jakiś, nie? Kurde, fajnie, fajnie to wygląda. Podoba mi się. Tu mamy sprzęt. To miał być jakiś wózeczek widłowy, mikro. Kurde, to nawet nie wiem, co to jest. Flaga. Dobra, i tutaj znowu... To są śmigła? To jest... Tak, to chyba są śmigła. Poskładane w ten sposób. No ciekawe, ciekawe. Kolejny sprzęcik, straż pożarna. Własną jednostkę straży pożarnej mają. No ciekawy ten samochodzik. I tutaj mamy chyba jakiś dźwig, który ładuje co? Nie wiem. Uzbrojenie chyba. Chyba tak. Dobra, co tu jeszcze jest? Tu są fajne helikoptery. Ale wielki. Prawie jak Cargo Bob. I ten jest ładny helikopterek jeszcze. O kurde, ten jest przepiękny. Ładnie wygląda. Patrzcie, całe uzbrojenie. Tyle tutaj maszyn. Autor naprawdę się napracował. Gdybyście chcieli sami pozwiedzać, link macie oczywiście w opisie. A my teraz lecimy zobaczyć, co tu się kryje w środku. Pokaż, kotku, co masz w środku. Tutaj czy coś jest? Dobra, bul, bul, bul. Tu nie ma nic za bardzo. Dobra. Tutaj nie ma nic, ale chyba tutaj będzie, bo widziałem z zewnątrz. Zresztą, o, przelećmy sobie. Patrzcie, jakie hangary tutaj. Jaki balkonik. To są te windy. Ona leci tutaj, samolocik, puch. I wylatuje na lądowisko. Czy lotnisko. A tutaj mamy w środku. Oj, jak ciemno. Trzeba będzie to rozjaśnić jakoś.
Tak, mamy tutaj samoloty. Ten pojazd go po prostu holuje tutaj. No super. I tutaj mamy jeszcze no składowane troszkę maszyn, ale super sprawa. Nie wiem, czy tutaj dobrze będziecie widzieli. Tutaj są jakieś pakunki. Jakieś skrzynki. A co za tymi drzwiami jest? Pach. Co to ma być? To jest po prostu, nie wiem. Takie sobie coś. Tutaj ten napęd powinien być atomowy. Chyba, że tam było tam chłodziwo. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy do zwiedzania. Tu z tej strony. Tu z tej strony też chyba jest wejście do... Aha, tutaj coś jest jeszcze. I sprzęcior. Tu już chyba nic nie będzie. Przelecimy sobie tutaj. A, to są szalupy ratunkowe. Gdyby nas zestrzelili. I tam... Tak, tutaj mamy już piwnicę naszą. Kurczę, ale patrzcie, ile szczegółów ma ten lotniskowiec tutaj. Od spodu nawet. Pięknie wykonany. Szacun. Tutaj tyłek oglądnijmy mu. Tu jest jakieś wejście. Szalupy. Dobrze, tam jest wejście już chyba do, tak, do tego magazynku i tutaj już chyba nic więcej nie ma. Okej. No ładnie, ładnie to jest zrobione, pięknie to wygląda. Mnóstwo pracy włożone. Ja zawsze podziwiam takich ludzi, którzy mają tyle cierpliwości. I potrafią takie duże projekty kończyć. To jest naprawdę duży dar. Bo nawet jak widzę te domki, które ja robię, one są dość proste w wykonaniu, w poradnikach. Nawet jak robicie, no to nie każdy kończy tak do końca, tylko zrobi surowy, zamknięty i ho ho. Ale ci, co potrafią do końca to skończyć, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Tak jak i również was, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym filmie. Przypominam o lajkach, jak się podoba. Zapraszam do innych moich filmów. I trzymajcie się ciepło. Pa, pa.